Ty się zobacz, jakie jaja były wczoraj z ceną AWOFT. Tak, cena AWOFT, moi drodzy, no, patrzcie, słuchajcie, bo teraz ja obserwowałem wczoraj pewną, moi drodzy, akcję, a mianowicie cena RPG AWOFT w złotówkach na Steamie jest najwyższą na świecie. Microsoft potwierdził datę premiery gry. I to jest ciekawe, bo ta gra została od tak, moi drodzy, jej cena podwyższona. W ogóle, po pierwsze, to jest gra, na którą totalnie nie czekam, tym bardziej mało informacji przemycałem, ale AWOFT, moi drodzy, czyli nowe RPG od Obsidianu, Zapowiada się na jedną z większych premier pierwszego kwartału 2025. Czekając na ten tytuł, graczy zainteresować powinny udostępnione właśnie informacje o cenie gry. Uwaga! Na Steamie, moi drodzy, standardowa edycja kosztuje 349 zł. Tym samym jej cena w złotówkach jest najwyższa na świecie, co jest winą m.in. fatalnego przelicznika w PLN-u, jaki stosuje Steam. Trudno jednak tylko tym tłumaczyć wydawcę, gdyż cena w Microsoft Store jest taka sama. I najdziwniejsze jest to, że w przypadku wydania Premium Edition Microsoft początkowo ręcznie dostosowało cenę, przez co kosztowało ono tylko 359, czyli o 14% mniej niż sugerował przelicznik Valve. Gdy fani zwrócili uwagę na tę sytuację, administratorzy polskiego profilu Xboxa podziękowali za to, obiecywali, że zajmą się tematem. Jak obiecali, tak zrobili. Tylko, że w tym wypadku jedyne czego dokonali, to podnieśli polskie ceny premium do 449. Co? nie, nie, to chyba nie tak miało działać, nie w tą stronę wyszło więc fatalnie ludzie z rodzimego oddziału Microsoft zapewniają co prawda, że walczą z tym tematem i spróbują jeszcze obniżyć, ale oczywistym jest, że to nie od nich to zależy, więc trudno ocenić tak, tu akurat pamiętajcie, e, trzeba troszkę usprawiedliwić samych pracowników że jeśli faktycznie wy, wyrażają chęć współgrania ze społecznością, czyli odbierają feedback słuchajcie, coś jest za drogo, zróbcie to przekażcie dalej, no to oni nie mają takiego narzędzia, że polski pracownik kliknie obniż cenę. On to musi przedstawić gdzieś tam wyżej, dalej w zarządzie, no i zostanie to albo zatwierdzone, albo odrzucone. Ale ważne jest to, żeby oni byli w ogóle. Że jeżeli są takie osoby, żeby one to odbierały, one to przekazywały dalej. Wyszło fatalnie. Ludzie z rodzimego oddziału Microsoft zapewniają, co prawda walczą z tematem ale oczywistym jest, że nie od nich to zależy, więc trudno ocenić. Poza podaniem ceny Microsoft potwierdził również, że premiera AWOFT nadal planowana jest na 18 lutego przyszłego roku, równo. Wcześniej ruszyły preordery, ogłoszono też, e, że osoby, które kupią edycję premium, będą mogły rozpocząć zabawę 5 dni wcześniej. 5 yes. dni wcześniej. Ponadto ujawniono, że poza Steamem i Microsoft Store grę będzie można nabyć w sklepie Battlenet. Jak zauważył żartobliwie serwis PC Gamer, oznacza to, że dostępna, mm, dos że dostępna stała się opcja zakupu Avowd za około 1,4 miliona złotych monet z World of Warcraft. Avowd zmierza na pacety oraz konsole Xbox. Dobra, i teraz tak: Steam DB. Avowed. <noise> mocasz, mocasz, Stać nas. Dobra, historia. 349. A to dwa dni dopiero, tak? Czyli tu nie ma. No, Szwajcaria nas nienawidzi, nie? Że przeskoczyliśmy ją. Zobacz, Packages. Tu było 359, nie? W Premium. Nie, no to była pomyłka. W sensie pomyłką było to, że edycja Premium kosztowała tylko. Ile? 10? 20 zł? Drożej? A tutaj już w dupili 90 zł drożej. Znaczy to, po, ja nie wiem w ogóle, bo ja nie czekam na tą grę, nie? Ale yy, to powinno tak wyglądać. Po pierwsze, yy, jak mówimy o cenie tej podstawki, no to 349 to kosztuje, moi drodzy, to tyle to, to, to no nie wiem, no to to <gry> najbardziej oczekiwana gra na świecie na konsolę tyle kosztuje. Czy to jest najbardziej oczekiwana gra? No nie wiem. Ale cena, yy, ile kosztują teraz, moi drodzy, gry AAA jak jest premiera na PC peceta? 250 około, nie? Do 300 dobijając. Natomiast, no jak oni ustawiają 300, no nie no patrz, co innego, jakby edycja premium, moi drodzy, patrzcie, jakby edycja premium kosztowała faktycznie te 359 zł, a podstawka 250, nie? No, to to jest taki niestety standard. W sensie, no niestety, fajnie by było, jakby było taniej. Ale no to my już to jest taka, tu nic nie nadwyrężają, nie przesuwają żadnej granicy, nie. Czyli by się dostosowali do rynku. A tutaj wdupiają 440 za premium, 449 i podstawka 350. Nie, no to. A, ja li, powiem tak, jedyne rozsądne wytłumaczenie tej sytuacji jest takie, że oni obniżą te ceny i powiedzą, że to była pomyłka. Sorry. Bo jeżeli oni jednak nic z tym nie zrobią, no to beka z ludzi, kto to kupi, serio. Ja wam mówię, czy ta gra, moi drodzy, będzie w, w Game Passie? Po pięciu dniach od premiery czyli nie od razu jakby z Microsoftem. Z. Tak powiem, usługa Game Pass jest ogólnie moim zdaniem najatrakcyjniejsza na rynku. Zresztą ja nie wiem, czy ja nie będę w przyszłym tygodniu też miał dla Was Game Passy do rozdania, bo Microsoft będzie chciał ze mną zrobić w jeden dzień chyba przy okazji Stalkera, ale no nie mogę nie powiedzieć o tym. Staram się być obiektywny, moi drodzy, i taki zdroworozsądkowy. Chodzi o to, że wiele kroków, które są czynione wśród wydawców i te rzeczy są związane z Game Passem, nie bez powodu mamy wrażenie, że. Z roku na rok jesteśmy przyzwyczajani, że nie będziemy już gier kupować, czyli będziemy je mieć tylko w abonamentach. I cały czas te działania, że te gry są absurdalnie drogie, a są w Game Passie, potwierdzają te przypuszczenia. Po prostu. Jeśli nie macie takiego zdania, nie zgadzacie się, to napiszcie w komentarzu. Ja mam takie wrażenie. Jest to może teoria typu foliowa czapeczka na głowie, ale no można by było ją podciągnąć, że faktycznie coś w tym jest. <grym> no.